Cześć, z tej strony Seba Musiolik i Igor Sapała. Witamy w quizie PKO. Kto ma najlepsze poczucie humoru w Rakowie? Nie wiem, no wydaje mi się, że na pewno ktoś z naszej dwójki, przynajmniej dla mnie. Bo tak mi się wydaje, że albo ja, albo ty, ktoś z nas na pewno ma najlepsze poczucie humoru. No myślę, że Cebula mógłbym tu jeszcze wrzucić. Na pewno jedna taka osoba od nas odeszła, bo to był bezkonkurencyjna wygrana. Jarek Jach, myślę, żeby tutaj zgarnął złoty medal, a no teraz to się gdzieś, myślę, na kilku nas rozłożyło. No, moglibyśmy powalczyć wszyscy. No, ale no też na pewno do naszego grona tutaj wrzucimy Cebula. Tak. Kto ma zawsze największy porządek w pokoju? No co, my bałaganu nie mamy. Na pewno. Ja jedyny pokój, jaki z obozów, można powiedzieć, znam, to nasz i ten porządek trzymamy, także ja obstawiam nasz pokój. No, można powiedzieć, że nasz. Kto ma największą wiedzę pozasportową? No, Kubę już, Araka wcześniej troszeczkę znałem, teraz go poznałem jeszcze bardziej i wydaje mi się, że zdecydowanie to jest taka osoba, która no, tą wiedzę ma ogromną. I sportową, i pozasportową, naprawdę ciężko go jest zagiąć i czasami to aż śmieję się, że on wymyśla sobie te odpowiedzi, że to jest nierealne, żeby on to wiedział. No, na pewno tu wstawimy Kubę. Pewnie jest sporo, można powiedzieć, mądrych chłopaków, ale no, Kuba się gdzieś wyróżnia i tą wiedzę ma naprawdę dużo. Kto najbardziej lubi spędzać czas na siłowni? No, myślę, że tu odpowiedź jest prosta. No, jest tu dwóch chłopaków, jest to Tomasz, o którym to pewnie wszyscy dobrze wiedzą, że w siłowni lubi siedzieć, ale też Andrzej, który ma większe ręce niż głowę, także że nie woli Tomasz, moim zdaniem, no, te dwóch chłopaków, co ciężko im dorównać. Spokojnie by jakiegoś tira mogli przeciągnąć. Kto mógłby wystąpić w Masterchefie? Nasz kucharz Pawka. Nie wiem, no jeszcze żaden z chłopaków mi nie gotował, także ciężko mi powiedzieć, no nie wiem, ty może. Kurczę. Trzeba by pomyśleć, może wiesz, kto gdzieś sobie ma swoje jedzenie, ale tak... Nie. Ciężko, no. Ciężko. Peti zawsze ładnie nakłada sobie jedzenie na posiłki. Zawsze te jego porcje wyglądają tak, jakby mu to ktoś przyrządził i jakiś profesjonalnej restauracji to mu podali. No to, to może Peti. Zgaduję, że w domu sobie robi podobnie, także ja bym ustawił Petiego. Ja się pod tym podpiszę. Kto słucha najlepszej muzyki? Kurczę, no dla mnie zawsze najlepsza muzyka jest moja, więc no ja bym wskazał tutaj siebie. No nie wiem, no. Ja mam to samo zdanie, także... To jest dosyć taka prywatna sprawa, no, więc każdy, myślę, że każdy by wskazał siebie. Każdy słucha to, co lubi, no i nie wiem. Jakoś nie. No, ale większość tutaj ma podobny gust, także myślę, że to się gdzieś pokrywa, ale no jak miałbym obstawiać, to obstawiam siebie. O. Kogo wystawiłbyś do rywalizacji z Usainem Boltem w sprincie na 100 metrów? O. Nie, ja bym sam się z nim spróbował, pewnie bym czekał, ale mógłbym z nim tam wystartować. Ciekawe, jakby to wyglądało, pewnie bym ja gdzieś tam odsadził, ale... No kto od nas jest taki szybki? Jest Długi. No ja bym Długiego wystawił. No. Długi też jest bardzo szybki. Myślę, że tam jakieś kolce by ubrał, to na pewno bym mógł go tam gdzieś pogonić przez te parę metrów. Ja myślę, że obstawiłbym Długiego. Ale musiałby tyłem być na pewno Bolt, nie? To nie wiem, może coś mógł powalczyć na pierwszych metrach, to wie, no. Myślę, że mógłby mieć z drużyny tak na największe szanse, to no, bardzo chyba Długi, no. Dalibyśmy Długiego. No to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. I pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej wiedzy pozasportowej, bo chciałbym zmienić zdanie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak się teraz prezentuje. Teraz to już wszystko jest. Teraz ja mam wątpliwości, kto jest mózgiem tej drużyny i Sebastian w tej konkurencji na pewno by wygrał. Też mi się tak wydaje. Sami zobaczcie, to poważnie to wygląda, tak?